W tym filmie o białku, najważniejszym makroskładniku w metodzie odchudzania braci rodzeń. Jak obliczyć zapotrzebowanie na białko i dlaczego to białko jest takie ważne? No Bardzo jest ważne i tego się dowiecie, a na końcu pamiętajcie praktyczne wskazówki jak to co mówimy wdrożyć, wprowadzić w Twoje życie i cieszyć się po prostu życiem bez chorób metabolicznych. I temat jest o tyle wdzięczny, bo białko uchodzi wręcz za takiego truciciela. No wiele osób jeszcze ma czelność powtarzać to, że białko uszkadza nerki, co jest oczywiście wierutną bzdurą, ale wiem skąd się to bierze. Po prostu wiadomo, że nerki uszkadza nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, więc robi się wszystko, żeby przerzucić odpowiedzialność z przetworzonego jedzenia, czyli z węglowodanów na białko, żebyście po prostu już kompletnie nie mieli pojęcia, co myśleć i jakie wyciągać wnioski. No tak, bo skoro już wiemy, że insulinooporność jest główną przyczyną wszystkich tak naprawdę chorób metabolicznych, możemy sobie je wymienić. Cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby, otyłość brzuszna i demencja, choroba Alzheimera, tak. z różne zmiany skórne, trądzik, migreny itd., itd. Tak, z główną przyczyną jest insulinooporność, a głównym powodem insulinooporności są węglowodany spożywane w nadmiarze, a oni się czepili tego białka. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy. Można pięknie żyć. I teraz posiłkuję się książką, w której piszemy, że kiedyś sami wierzyliśmy w to, że białko z jedzenia uszkadza nerki. No, wprojektowano nam, nam no to tak, faktycznie. tak, sprawdziłeś to? Teraz tak. Teraz sprawdziłem. No okazuje się, mówi się tak, że, spo, że spożywanie dużej ilości białka prowadzi do osteoporozy, a nawet skraca życie lub o dziwo powoduje... Raka, no te wszystkie przekonania, przekonania słyszymy w czasach, kiedy wiele osób ma ewidentne cechy właśnie sarkopenii, czyli zaniku mięśni, a, w dziedzin, a dzienne rekomendacje dotyczące spożywania białka, mówiąc delikatnie, są mocno niedoszacowane. Aż chciałoby się zawołać, podajcie i pokażcie dowody na to, co mówicie, bo to się nie zgadza ani z nauką, ani z logiką, ani z niczym innym. Oczywiście prawda jest taka, że o ile u osób z ciężką, przewlekłą chorobą nerek raczej powinno się ograniczać białko, chociaż badania nie są jednoznaczne. Jedno mówią, że tak, drugie mówią, że nie. No ale prawda jest taka, że u zdrowych osób. Nie ma takiej możliwości, żeby ograniczać białko, no chyba, że chcemy zrobić sobie kukuku. Ku, ku. Ale już powiedziałeś, insulinooporność i y, to jest główna przyczyna y, uszkodzenia nerek, więc żeby je ochronić i żeby mieć je zdrowe i zmniejszyć ryzyko chorób nerek, trzeba wycofywać insulinooporność, moi drodzy. Pięknie to powiedziałeś. Teraz myślę, że do góry powinien wyjść pewien kciuk. Też drogi, dla was. za Jeżeli ten kciuk zostanie wanięty, to wtedy algorytmy pójdą, puszczą ten film dalej i osoby, które jeszcze w tym Matrixie siedzą, dzięki wam z tego Matrixa wyjdą. Dziękujemy bardzo. No to słuchajcie. No to pytanie jeszcze przed praktycznymi wskazówkami, jak my radzimy sobie z tym i jak my zalecamy, rekomendujemy to swoim pacjentom o czym na końcu no to ważne jest, żebyście zdali sobie sprawę, że białko dietetyczne jest podstawą naszej metody, ale z kilku przyczyn. Przede wszystkim spożywanie odpowiedniej ilości białka pomaga kontrolować apetyt. I tu leży klucz tego makroskładnika. No właśnie, bo nigdy w życiu nie utrzymacie żadnej diety, żadnego wymyślnego sposobu odchudzania, jeżeli nie uderzymy w przyczynę: po pierwsze, w insulinę, a po drugie, w przyczynę tego, że podjadamy, jemy i zajadamy. Się, czyli jesteśmy nakręceni przez hormony powodujące, że mamy zwiększony apetyt. To nie jest tak, że macie słabą wolę, dlatego się zajadacie. To jest tak, że w wyniku złych zaleceń, najczęściej tych, które każą wam, że ryć co, co 3 godziny i dodawać do jedzonka węglowodany, hormon odpowiedzialny za to, że chcesz coś zjeść, jest na wysokim poziomie. Wobec tego jesteś maszyną do zjadania. Białko. Przy ograniczeniu węglowodanów daje to cudowne uczucie. Zresztą dajcie znać w komentarzu, czy u Was się tak wydarzyło, że już po tygodniu dwóch przestajecie czuć tak duży apetyt. Po prostu przestajecie chodzić głodni. Ja już szykuję sobie kalkulator, bo za chwilę będzie, będę obliczał swoje zapotrzebowanie na białko, ale też będziemy się posiłkować bo przecież te, te sporo mówimy o jedzeniu e, historią z książki e, bo obliczyliśmy zapotrzebowanie u Ani która obecnie waży 110 kg 110 kg przy wzroście 160 cm na razie Ania nie ćwiczy ale zamierza e, jeśli nieco schudnie no to jest oczywiste e, skoro masz 120 kg ileś tam 10 na no to chyba logiczne jest że nie pójdziesz najpierw biegać przynajmniej Logiczne dla nas Ale i każą. dla was, mimo tego, że każą, tylko najpierw zmienisz sposób jedzenia, schudniesz i wtedy nawet wręcz w naturalny sposób będziesz się ruszać, bo niska insulina spowoduje niesamowite zmiany w myśleniu i w motoryce, chociażby takie, że wiele osób spontanicznie przy niskiej insulinie domaga się aktywności fizycznej. Oczywiście, aktywność fizyczna, o tym pewnie w kolejnym filmie, nie jest dobrym sposobem, żeby schudnąć. To jest dobry sposób, żeby zarżnąć się żeby organizmy troszkę podkręcić, ale to nie może być aktywność fizyczna intensywna i codziennie tak naprawdę, ale w następnym odcinku. Mamy Anię, 34 lata, docelowa masa ciała jaką chce uzyskać to 65 docelowa. No to pytanie na sprawdzian, wyciągamy karteczki, ile białka powinna jeść Ania? I zanim padnie odpowiedź, to cyk, 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 cyk i od razu tłumaczę, to nie jest tak, że trzeba chodzić z kalkulatorami. To nie jest tak, że metoda, o której mówimy, jest oparta na liczeniu, ważeniu, mierzeniu. Nie. Teraz mówimy o okresie przygotowania, czyli okresie edukacji i poznawania poszczególnych elementów metody odchudzania braci rodzeń, co będzie prawdopodobnie wiązało się z uświadomieniem sobie pewnych rzeczy. Gdzie są schowane węglowodany? Gdzie jest to białko? Ile tego białka? A potem, kiedy dostosujesz swoje życie dookoła, do stylu życia, który chcesz wprowadzić na stałe, nie musisz niczego liczyć, wa ważyć, słuchasz swojego organizmu i po prostu jesz to, co znasz i wiesz z praktyki. I jeszcze bardzo ważne jest, nie dajcie sobie skomplikować tak prostej metody. Właśnie ta, ta metoda ma największą swoją przewagę, że jest po prostu banalnie prosta i. Yy... Oczywiście moglibyśmy to utrudnić, żeby to brzmiało może bardziej tak, no, im trudniejsze, tym może bardziej, nie wiem, poważne, naukowe. Nie, nie od tego jesteśmy, jesteśmy od opraszczania. I teraz zobaczcie, skoro my w książce w metodzie odchudzania braci rodzeń zalecamy tą granicę między 1,2 a 2,2, no to jest dosyć szeroka granica. No to ta granica jest nieco umowna, bo nikt nie ma takiej osoby, która może ci powiedzieć: No to 1,47 gram na kilogram masy ciała dzisiaj, jutro 1,49, a pojutrze. 2,18. Jeżeli ta osoba, jeżeli jest osoba, która tak mówi, to jest to ściemnia, prawdopodobnie chce wyłudzić od ciebie pieniądze. Więc dajemy w tej sytuacji całkowicie intuicyjnie. Ja bym do tego podszedł, że skoro Ania zaczyna dopiero metodę, nie ćwiczy intensywnie, zaników mięśni tutaj pewnie już zanikły mięśnie, ale nie będzie miała uszkodzeń mięśni, bo nie ćwiczy, nie potrzebuje tak dużo białka jak na przykład sportowcy bardzo aktywni, więc 1,6 to jest takie umowne akurat. No to liczymy: 65 docelowa waga razy 1,6, no to Ania będzie potrzebowała 104 gramy białka na dobę. A też mówimy to dlatego, że ta metoda, tak, oczywiście składa się po części z narzędzia, który nazywa się postem przerywanym. Tak, jesteśmy zdecydowanie zwolennikami takich krótkich postów 24-godzinnych co jakiś czas, ale cało, wszystko poza tym, to Zdrowe, sycące jedzenie. To nie polega na ograniczaniu jedzenia, typu ograniczaniu kalorii po to, żeby twój organizm zobaczył, że się głodujesz, ale polega na jedzeniu sycących rzeczy, czyli białkowych rzeczy i warto sobie wstępnie określić, ile ewentualnie twój organizm potrzebuje tego białka. No to e, przykład w takim razie praktyczny. Napiszcie w komentarzu, czy podobnie to wygląda, wyglądało u Was. Ostatnio u mnie pacjentka, która chciała skudła do 56 kg, drobna, drobna pacjentka, która wycofała sobie nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby. Teraz odstawiłem ostatni lek na cukrzycę, więc wycofa sobie cukrzycę, patrząc na hemoglobinę glikowaną. Wcześniej odstawiłem trzy leki na, na nadciśnienie. Na szczęście nie brała leków na stłuszczenie wątroby, bo takich leków. Nie, ma 56 razy zaczęła aktywnie ćwiczyć, czyli bym tutaj poszedł w 1,8 gram, czyli 100 gram białka na dobę plus ćwiczenia oporowe, bo schudła za bardzo. I faktycznie w momencie, kiedy zwiększyła ilość białka, to nastąpił paradoks, bo ktoś by powiedział: Ale ja chcę bardziej chudnąć, ale tutaj chcemy, żeby zwiększyła się masa mięśniowa. I faktycznie ta ilość białka plus ćwiczenia oporowe spowodowały już zatrzymanie spadku masy ciała i wzrost w, w, masy ciała oczywiście w dobrej konstrukcji, no bo przewaga beztłuszczowej masy mięśniowej. No tak, bo przecież nie sztuką jest przybrać na masie ciała tłuszczu, tylko sztuką jest przybrać mięśni, bo mięśnie są bardzo ważnym narządem do zdrowia metabolicznego i teraz. Skoro jesteśmy w tej części końcowej, czyli praktycznej, ważne jest, żeby to wyczuwać. Czyli na przykład, jeżeli jesteś w okresie treningowym, intensywnego treningu, no to logiczne jest, jeżeli chcesz przybrać masy mięśniowej, to tutaj trzeba bardziej skupić się na tym, co tak naprawdę i ile się je? Bo większość z nas, jeżeli po prostu macie taki cel schudnąć, wycofać choroby metaboliczne, to tak naprawdę jest prosto. Ale jeżeli macie za zadanie zbudować masy mięśniowej, to nie jest proste zadanie, słuchajcie. Yy, więc trzeba się skupić, przeliczyć sobie, sprawdzić i rzeczywiście dobrej jakości białko dostarczać do organizmu. Ja pamiętam jeszcze jeden praktyczny przykład, bo na tym to, na tym to polega. Tylko sobie zapiszę. OK. Zapiszę sobie, bo to będzie w następnym filmie, jakie makroskładniki najlepiej stosować u sportowców. Takie było pytanie na konferencji i mhm. taka odpowiedź będzie w następnym filmie. No to dobra. U mnie było, nie, jeszcze praktycznie u mnie było, ja, ja zaczynałem od faktycznie takiego konkretnego liczenia, czyli wyliczyłem sobie ile potrzebuję makroskładników, aktywność fizyczna u mnie była na stałym wysokim poziomie, bo codziennie biegałem, co trzy razy w tygodniu czułem oporowo i u mnie było to 2,0 na 2, do 2,2 codziennie. No to proste, no to ja jestem 1,76 m, Chociaż jak się spotykamy na żywo, to twierdzicie, że w internecie jesteśmy więksi. Metr um, 76 M. Docelowa waga, ja się czuję optymalnie w wadze 72 razy 2,0 czyli 144 gram białka i teraz taka ilość białka jest trudna do dostarczenia w dwóch czy jednym posiłku dlatego ja się posiłkuję odżywkami białkowymi w przynajmniej ilości 50 g na dobę koniec praktycznie wskazówki no to to tyle, bo to też jest koniec filmu trzymajcie się, pamiętajcie, można pięknie żyć, żyć. to jest bardzo ważne nawet trzeba